Że pierwszy raz tutaj dzisiaj przyszedłeś? Siostra. Co siostra? No siostra namówiła, żebym przyszedł. A co mu chciała powiedzieć, żeby namówić? Niedużo tak. Ja już nie pamiętam, co tam mówiła. A tak od siebie, to dlaczego pan tutaj przyszedł dzisiaj? Ja mogę powiedzieć. Nie, od proszę. Siebie. Ja przyszłam, akurat może mężowi się przyda krew. O proszę. Dla kogoś bliskiego, dla kogoś może być bliskiego, ale można też i pomóc komuś, nie wiadomo komu, tak bezinteresownie i nie wiadomo. Tu pan ucieka, tak? To pan jeszcze chciał powiedzieć, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. No i już co? Pierwszy raz, bo chciałem spróbować po prostu, jak to wygląda i tak dalej. Może komuś pomogę, dostanę sobie czekoladkę, zjem coś słodkiego, napiję się. Są jakieś wątpliwości, jakiś strach? Nie, dlaczego? Ja się igieł nie boję, krzywdę jeszcze tym bardziej także. To zobaczymy, jak będzie pan w akcji wyglądał i co pan powie po. Nie zemdlał. Nie wygląda pan na takiego, co by zemdlał. Ale co się stało, że pan przyszedł? Co skłoniło tutaj pana, żeby przyjść? Ogłoszenie. Po prostu ogłoszenie, tak? Ogłoszenie, zobaczyłem ogłoszenie, mówię sobie, przyjdę. Z kolegą przyszedłem, który tam właśnie siedzi sobie. No i jestem. Z kolegą. Tak. No to zapraszamy, żeby za każdym razem przychodzić w komplecie i coraz większe grono znajomych zapraszać. Jak nie zemdleję, to przyjdę jeszcze raz. Dzięki. I jak się pani czuje? No w porządku, myślałam, że będzie gorzej, ale jest okej. Okay. Wszyscy mówicie tak samo. Myśleliście, że będzie gorzej? No myślałam, że to w kucie będzie bolało, ale nie bolało. Ale teraz też nie jest słabo, widzę. W porządku. W porządku, tak. Dobra, to pompujemy dalej.